Jeżeli zatem zmartwychwstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry, tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. O tym, co u góry, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Przecież umarliście i wasze życie jest z Chrystusem złożone w Bogu. Kiedy objawi się Chrystus, wasze życie, wtedy i wy objawicie się z Nim w chwale. Uczyńcie zatem martwymi przejawy tego, co jest związane z ziemią. Rozpustę, nieczystość, namiętność, złą żądzę, a także zachłanność będącą bałwochwalstwem. Nie bądźcie fałszywi jedni względem drugich. Skoro zdjęliście siebie starego człowieka razem z jego uczynkami, a wdzieliście młodego, który przez poznanie odnawia się według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Helena ani Judejczyka, obrzezanego ani nieobrzezanego, barbarzyńcy, setyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim i we wszystkich Chrystus. Dzisiaj w liście do Kolosan słyszymy o tym, żeby dążyć do tego, co w górze. To dobra metoda budowania prawdziwej hierarchii wartości. Dla dzieci dążenie w górze to dobra zabawa, ale też modlitwa i też spotykanie się z Panem Bogiem. Rekolekcje dla dzieci formacyjne to rzeczywiście takie umiejętne połączenie tego, co radosne, co prowadzi do wyrażenia siebie i równocześnie jest też budowaniem takim bardzo pozytywnym swojej tożsamości w oparciu o pozytywne charaktery. Dlatego dziś na rekolekcjach po prostu przeżywamy obecność świętych, świętego Floriana i świętej Bernadety Subiru. Oni są patronami naszych rekolekcji. I to jest dążenie w górę. I to jest dążenie takie dziecięce w górę. Proszę bardzo, tutaj coś się dzieje. Niech Pan Bóg nas umacnia, błogosławi i dodaje sił do prowadzenia takich rekolekcji.